dzień dobry. Dzień dobry, piątek, piąteczek, Antonia. Dzień dobry, piątek, witam do początek. Słyszycie to? Dzień dobry, piątek, 3 listopada. Witamy się z wami z samego rana. Chociaż same rano, 7:30. No i widzicie, Marzenka już ma świetny humor z samego rana. No, bo zaraz by było brzdęk. Marzena ma świetny humor. Nie, nie świetny humor, ale po prostu ja cię kręcę. Co w piątek otworzysz kogoś, to tylko piątkuje i tak dalej. A czemu nie ma wtorek, wtorek? Czyli widzicie, Marzenka chce się z wami witać wtorek, wtoreczek, wtorunio, środa, środeczek, środunio. No i może tak coś z tego wyjdzie. Bo dzień dobry w ogóle. Dzień dobry. Bo piątek to rozumiem, no weekendu początek, ale tak jak wczoraj miałeś rozkminę, no to nie dla każdego piątek to weekendu początek, jak w sobotę i w niedzielę idzie do roboty, no nie? No tak, to racja. No więc dla niego piątunio to tak jak środunio i tak dalej, nie? No ale w większości... Większość ma weekend, powiedzmy. Dobra, także takie przywitanie z samego rana. Ja sam byłem zaskoczony tą, nie wiem, czym, przyśpiewką Marzenki. Przyśpiewką, przecież to jest stara lajera. Każdy tak gada. Tylko w piątek otwórzcie sobie większość jakiejś story. Pierwszy Marka, no to zaczyna od piątkowania. Ale ja różnie ci powiem, bo raz piątek piąteczek, a raz nie. Aha, no to będziemy obserwować. No, także ja może od razu przejdę do konkretów. Jak widzicie, zachmurzenie u nas jest dosyć bardzo duże. Dosyć bardzo duże. Dobra, śpię. Dobra, pogodynka. Dużo Marzen, ale naprawdę patrzcie, no dobra, no macie po prostu w nim jakieś złośliwości wyszły. Nie, dobra. Ciepło, bo jest stopni całe 14, jak tam pokazuje termometr w tytle. W nocy padało, jak szliśmy z Miaśką spać, to zaczął padać deszcz. No ale widać, że już sucho, więc to chyba gdzieś wszystko przeszło. No nie wiem, dzisiaj zapowiadają opady, a jutro zapowiadają ładny dzień, ale chłodniejszy. No zobaczymy, co z tego będzie. Na razie cieszmy się piątkiem, weekendu początkiem. No, także tak to mniej więcej prezentuje, jak się to mówi, wesoły autobus. Chociaż tyły raczej śpią, tak jak i przód. Jedynie Marzenka jest, że tak powiem, pobudzona. Może po tej kawie bezkofeinowej. Chociaż Marzena mówi mi tu nie zda się. Ale chwileczkę, ty mi zarzucasz, że ja jestem pobudzona. A co, wyobrażasz sobie, że tak jak ty bym spała za kierownicą? Ale ja no. Nie śpię, ja jestem tylko taki, wiesz, slow. No slow, no właśnie, to byś slow jechał. W każdym razie Marzena twierdzi, znaczy mówi, że kawę jeszcze nie miała okazji pić, więc to nie jest po kawie. Może miała taki sen jakiś energetyczny. Miałaś w ogóle jakiś sen dzisiaj? Nie, bo ja ci wiem, że ja już mam... Ja no mi tak zleciała, że nie wiem kiedy. No to już swoją drogą. Ale ja wam powiem, że ze snem jest u mnie tak, że właściwie jak on niby wstaje, pamiętam, po czym on mi gdzieś umyka. Musi być faktycznie jakiś mocny sen, żeby mi utkwił na dłuższy... Nie, wiesz co, ja słyszałam znowu Farmazon, no, że jak się przebudzisz i spojrzysz w okno, to zapomnisz tak? O tym, co ci się śniło. No. Może coś w tym jest, nie wiem, powiem wam. W każdym razie ja już nie pamiętam. O, widzicie, dopiero co chwaliłem pogodę. Pierwsze kropelki. Wracając do snów, to powiem wam, że był taki okres w moim życiu, że ja w sny, powiedzmy, że wierzyłem. O Jezu, nie cierpię takich zjazdów. Że wierzyłem w sny, ale potem jakoś mi to przeszło i teraz właściwie sen, czy mi się śni biała dama, czy mi się śni dziecko, czy mi się śnią zęby, to ja po prostu w to nie wierzę. Ale moja babcia bardzo wierzyła w sny. Jak jej się śniły jakieś zęby, to od razu ktoś będzie w rodzinie chory. Jak młoda pani, to wiadomo, że to od razu, że ktoś przejdzie na drugą stronę lustra i takie różne, wiecie, ten, nawet sennik miała. Ale są nawet takie senniki właśnie, no. Miała, no. Rzeczywiście, są ludzie, ale chyba w każdym coś innego. O, a tu mi się to nie śniło, że paliwo 6,52, bo to widzę, że rośnie cena. Także dobra, zaczynamy ten dzień, zaczynamy piątek, wam życzymy miłego dnia, widzimy się później, do zobaczenia. A teraz spójrzmy, pada deszcz. Chociaż, ale nie było ładne. No tam, ale w oddali powiem ci ładnie jest, a tu takie nad nami kiepskie. No tam. Na katowickim rynku, jak widać, już niektóre palmy poznikały. Za to buduje się jarmark. Tam również palmy, które były, znikły. Z tego co pamiętam, pisaliście, jarmark chyba startuje w połowie jakoś miesiąca listopada i ma być do połowy stycznia, czy coś koło tego. Także zobaczymy, co tu się ciekawego będzie działo. Zawsze jak ja pamiętam, to mniej więcej w tym miejscu była duża choinka, nie? Tu jakaś strefa gastro.
Tam już widać, ustawili lodowisko, było kiedyś, ale nie wiem, co będzie w tym roku. Się okaże. Także na pewno przyjdziemy na jarmark do Katowic. W Chorzowie też będzie pewnie jarmark. Tylko nie wiem, co w tym Olkuszu, czy będzie, czy nie. Także dajcie znać, jak to jest Olkusza, czy coś wie. Dotarliśmy na miejsce i ja powiem wam, że wejdę w to, co tam, gdzie jest sos holenderski, czyli w tym przypadku gofry, ale tu gofry nie, już nie ma gofrów, tylko podają to na toście, więc w takie coś, nie wiem, w co Marzenka wyjdzie. Jak na razie duma, zastanawia się. Nie wiem. Tak się prezentuje nasze dzisiejsze śniadanie. U mnie jest tost z łososiem, sosem holenderskim. Także nie wiem, czy nie zrobię takiej wersji, Marzena, może co? Na tej pałce. Bardzo wygląda, ja mam inną wersję. Z łososiem. Z salami pikantą, jajko po benedyktyńsku ja mam, bo też jest. Ty masz jajko? Nie, u mnie jajka nie ma, ale miało być jajko przecież. Nie, z salami pikantą. Nie, miało być jajko, za chwilę sprawdzę, wiesz? Nie, chyba nie miało być. No to zobacz, sprawdzimy. No, bardzo ładnie się prezentuje. Smacznego. Do tego oczywiście herbatka z miodem. Muszę nalać. Na śniadanie zjedzone, a myśmy jeszcze kupili do domu chleb. Ale jaki chleb? Marzenka aż przytkało. Słuchajcie, z oliwkami i z orzechem włoskim. Jestem ciekaw, jak będzie smakował. Jeszcze cieplutki jest. Nie będę już wam pokazywał go na ulicy, ale wygląda obłędnie. Myślę, że tak samo będzie smakował. Zresztą pieczywo tu mają na śniadaniu to samo, które sprzedają, więc jest dobre. Także taki chlebek kupiony. Jeszcze taka informacja do osób, które oglądają nas na Facebooku. Słuchajcie, był jakiś problem od wczoraj, nawet nie wiedziałem. Chyba że, jest nadal. Nie, wczoraj się w ogóle nie dodawały relacje, a dzisiaj się dodają po kilka razy. Mam nadzieję, że to się już teraz uspokoi i wszystko będzie po kolei tak jak trzeba. Zatem, no sorry, życie, tak się stało. Już kiedyś tak było, że też się w ogóle nie dodawały przez cały dzień. Niektórzy się potem zastanawiali, co się właściwie z nami dzieje. Otóż w razie czego zapraszamy tu też na Instagrama, także jesteśmy albo tu, albo tu, albo tu i tu. A my idziemy teraz dalej. A my, słuchajcie, teraz wyjątkowo jedziemy dzisiaj po paczkę. Ponieważ przed 1 listopada, 31, dobrze mówię, kurier był z UPS. Zawsze dzwonił, zawsze wszystko był. A że tak powiem, nie zostawił przesyłki, nie zadzwonił, po prostu zniknął. No i paczka do odbioru w Mysłowicach. No tu jedziemy. Także jedziemy teraz na wycieczkę do Mysłowic po paczkę. Drugi raz nam się taka sytuacja zdarzyła, nie? Raz było z impostem coś, też jechaliśmy. Bo też kurier nie zostawił, nie da w ogóle znaku życia. Zawsze, słuchajcie, kurierzy dzwonią. Może jakiś nowy albo coś takiego. No nie wiem, w każdym razie jedziemy po paczkę. A co przyszło? Słuchajcie, przyszły butle z gazem do wody. No. Także gdybyśmy teraz nie odebrali, no to we wtorek wracają z powrotem do Niemiec. Dojechaliśmy na miejsce, gdzie... To ja już idę pieszo. No. Tylko muszę sobie wziąć dowód. Ja, słuchajcie, i wychodzę. No faktycznie ciasno, ale spoko. Miejsce? No, odległe od centrum. Nie wiem, tu bez auta to nie ma szans, żeby dojechać. Ja wam pokażę. Już jest ten Jaworzno. Dobrze mówię? Jaworzno. Mysłowice i tam idę do UPS odebrać przesyłkę. Pamiętałem paczkę w tym, w InPoście, to też było w Katowicach, ale to naprzeciwko IKEA tam mniej więcej. Także dojazd dużo łatwiejszy i lepszy. A tu takie pole jakieś szczere. No ale gdzie, słuchajcie, zbudować takie pod centrum, to nie ma szans, żeby to gdzieś postawić. Na miejscu czekam na przesyłeczkę. Ale powiem wam, ciemno, oszczędzają na świetle ewidentnie. Niby jest jasno kamera, bo kamera zawsze rozjaśnia, nie? Ale tutaj jak pan tak siedzi przez 8 godzin, jeszcze przyciemniane szyby, to powiem wam, słabo. Butle odebrane, będzie się teraz można cieszyć przez 3 miesiące tak mniej więcej gazowaną wodą, bo na tyle wystarcza. Jedziemy dalej, jedziemy sobie na zakupy, ponieważ musimy kupić składniki na ten sos holenderski, a głównie też na przygotowanie tej kanapki. Bo wymyśliliśmy, że zrobimy, znaczy kanapki, wiecie, tego tosta. Zrobimy go w takiej wersji, jak dzisiaj widzieliście na śniadaniu, czyli wersja będzie z łososiem. Bardzo smaczny. Musimy kupić łososia, zieleninkę, pomidorki, jakieś tam takie rzeczy, bo nic w domu, w lodówce już nie ma. Wszystko zjedzone, także tak to mniej więcej będzie wyglądało. A potem szybko wracamy z Michaśem do domu. No bo nie wiem, czy wiecie, ale Michaćka dzisiaj
Stosią wybierałem się na cyrk na wodzie. Cyrk bez zwierząt. Jakieś tam, nie wiem, akrobacje, cudawianki, no wiecie. Nigdy nie byłem na takim cyrku na wodzie, więc nawet nie mam pojęcia co i jak. Ale Stosią się wybierają i będzie super, a potem to się przyjeżdża. Wasze wiadomości. I niektórzy piszą, to trzeba było zamówić do paczkomatu. No słuchajcie, gdyby szło do paczkomatu, to bym to zrobił, ale niestety firma, która obsługuje wymianę tych butli, niestety tylko i wyłącznie UPS, nic więcej. Żadnego innego kuriera, paczkomatu, nic. Tylko UPS i dziękuję. Powiem wam tak, jeszcze kiedyś była taka możliwość, znaczy ona niby jest, ale tym razem nie była dostępna, nie wiadomo z jakich przyczyn, że można było przekierować paczkę na przykład do takiego punktu, to się nazywało Access Point, coś takiego. I wtedy wiecie, mam w okolicy, sobie podjadę i od razu odbiorę. Ale nie, nie było takiej możliwości przekierowania. Jedyne co było możliwe to tak, albo zmiana terminu dostarczenia, nie miałoby to większego sensu, bo jakby znowu kurier mi nie zastał, to by nic z tego nie wyszło, albo przekierowanie właśnie tu do ich, nie wiem, centrala, magazyn czy co to jest. Także z tego skorzystaliśmy, bo było najwygodniej wbrew pozorom, pomimo tego, że trzeba było dojechać. No ale co zrobisz? Korzystając z okazji, że teraz wiecie, jedziemy, jest cicho, spokojnie, chciałem podsumować tydzień nowego auta. A co? Więc tak, najważniejsze, słuchajcie, chyba, bo wiecie, auto wszystko super może być, plusy, minusy, natomiast najważniejsze to jest chyba spalanie, bo to się przekłada, że tak powiem, na koszty utrzymania miesięczne samochodu. To powiem wam, jak na razie spalanie według mnie jest bardzo dobre, bo jak na nowe auto spalanie na poziomie 8,8 litra na 100 km, no to jest dobrze, nie? To Skoda no, nawet miała takie po... Ja uważam, że to jest dosyć mało, tym bardziej, że no jakby cała ta instalacja, że tak powiem, ona dopiero no, gdzieś tak nie jest dobrze wygrzana, wypalona, że tak powiem. No nie znam się na tym. Znaczy nie, no silnik nie jest dotarty, jak się to mówi podocznie. O dotarcie, tak mi chodzi. Także wynik uważam za dobry, tym bardziej biorąc pod uwagę to, że masa auta to jest no 2 tony prawie. Gdzie Skoda miała 1500 czy coś koło tego, dokładnie wam nie powiem. No ale właśnie ten przelicznik znowu tutaj, ile masz kilometrów, ile było od zatankowania mieliśmy do przejechania 1000 km, a to po prostu jakoś tak szybko zeszło, nie? Ale wiesz, bo on jeszcze nie jest, no tak jak, to jeszcze nie jest nic tak jak trzeba. On nawet nie ma tego przelicznika właściwego. Wow, chyba. Mam fryzurę na cebulę. Komuś humor dopisuje. Nie, także spalanie jest według mnie dobre. Jeździ się fajnie, no o mankamentach to usłyszeliście, nie będę tu przynudzał więcej o tej kamerce. To jest taki główny, także jest spoko, nie? Nie wiem jak Marzenka, bo wiecie, ja to jadę jako pasażer, więc no grzeje zad no, ewentualnie. Jeżeli chodzi o kamerę w ciągu dnia, to nie mogę się do niczego doczepić, bo naprawdę jest dobra jakość i ona jakby intuicyjnie też się sama włączy, jak widzicie. Tak, kamerka włączy się intuicyjnie, jeżeli te czujniki wyczują, że za blisko są jakieś przeszkody boki, to jest ok. A reszta gadżetów, no, powiem szczerze, że jestem takim kierowcą, który nie korzysta z tego. Jak sobie ustawiłam z siedzeniem do pierwszej jazdy, takie mam. Marek to już zdążył po prostu wszystkie konfiguracje wykonać i zapisać je sobie tutaj. O. Także on za każdym razem coś innego. Ale to jest bardzo wygodne właśnie i no. Reszta bardzo fajne, no dla mnie na razie też top numer jeden jest to, że do Google'a coś powiem i jeżeli czegoś potrzebuję, jakąś informację, czy nawet to on wszystko mi powie. Adres, nie? Prawie wszystko. Także to jest dobre, bo nie muszę w tym czasie skupiać się na telefonie, na wyszukiwaniu go, czy takiej jeździ niebezpiecznej, no tylko. No i jeżeli chodzi o parkowanie, tu też trzeba troszeczkę, jest szersze to auto, także muszę zawsze jeszcze mieć taką rezerwę i ostrożnie parkować. No i na takich parkingach, wiecie, sklepowych, no to też przydałoby się no, mieć obok wolne, bo żeby drzwi otworzyć wygodnie, a nie tam, wiecie, wyciskać się tak, to rzeczywiście też. Natomiast w porównaniu ze Skodą, no komfort jazdy jest ok, tak ja bym się nie przesiadła do, wiecie, takiej nagle dużej zmiany. Zmiana jest niewielka, na plusów kilka, ale Skoda ja wcale tak uważam, nie wypada właśnie. Źle.
To ja tak samo jak Marzenka uważam, tylko ja z punktu innego, z punktu widzenia tego prawego za 400 metrów, pasażera, że jednak nie ma aż dużych różnic między Skodą a Volvo, jeżeli chodzi o jazdę, przynajmniej dla mnie. Może tak jak już mówiłem, bezpieczeństwo, ale to tego nie widzimy na co dzień. Ja jeszcze powiem, że jeżeli chodzi o takie... Także jeżeli chodzi też o jazdę, ja może z tego punktu powiem, że bardzo fajne i wygodne jest to, że on śledzi pas ruchu. Także jakbyście... Ale tylko na autostradzie. Tak, on, ale musi mieć ten pas po prawej stronie, na, tak, malowany i po lewej. I wtedy faktycznie jak wam się jakoś tak zjedzie, to kierownica jakby czujecie to, że ona sama wraca, nie? Także to i jeżeli chodzi o jazdę, na przykład jakaś dziurka, jakieś tam nierówności, to on jest dla mnie taki twardszy bardziej. Skoda była tak lepiej przychodziła. Skoda też jest dosyć twarda, ale ten to już tak topornie, bo jak jeździliśmy autem zastępczym, to było Audi, no to tam po prostu się płynęło. No to czułam różnicę. A to jest twarde takie... Twarde zawieszenie. Tak, i rzeczywiście tak topornie pokonuje i nawet jak wjeżdżacie w niewielką dziurkę, to... No ale nie jest to, wiecie, jakieś takie... Znaczy to takie dziwne jest uderzenie, bo to jest takie, wiecie, tempe, takie głuche, ale czuć jednak, że coś tam bum. Ale myślę, że śmiało można powiedzieć, no, że zadowolenie jest, nie? No tak, no. Nie jest jakoś tak, wiecie, źle albo coś. Wiecie co, ja wam powiem tak, świadomie niby człowiek wybierał, że po prostu decyduje się na to i na to, ale czasami to jest też w życiu, że jak już zaczniecie czegoś, coś użytkować, z czegoś korzystać, co dzień, nie? To wtedy poznajecie jego wady i zalety, nie? No to jest tak jak w życiu, nie? Żadna jazda trudna nie da rady. Zamieszkujecie i dopiero wtedy wam się odsłania, nie? I oczy się otwierają. Że to nie jest taki ideał chodzący. To nie jest takie sikelefon, jakby się okazało. Nie, także no tutaj w użytku, no i każdy kierowca też będzie inaczej troszeczkę, nie? No bo każdy ma inne, wiesz, wymagania. Oceniał, no właśnie. Dobra. Także takie podsumowanie, no jedziemy chyba dalej. Będziemy musieli zatankować tak a propos. No tankować chyba trzeba będzie. No jak na nas to przejechaliśmy dużo. Ponad 500 km. To jest tak, za oknem smutno, ponuro, więc człowiek musi sobie jakiś humorek poprawić. A nic tak nie poprawia humoru jak lodzik. Proszę, gratis ode mnie. O, jaka ty jesteś szczera. No, ale zobacz jak ładnie. Tak, do tego oczywiście, to na pół z Marzenką. Marzenka jasne. Zje śmietankę, słuchajcie, a ja lodzika? Nie, ja to mogę jakąś kotleta. Marzenka to lubi na przykład, tą wafelkę. Ja jej nie lubię. Nie, jeszcze, ja nie lubię właśnie tego, bo to jest takie twarde. Nikiedy jadłaś ją? Nie. No nie? Czasami jadłam, tak, no, a tu słuchajcie, nie do cukrzenia było. Kawka wpadła, nie wiem czemu tu tyle cukru, to nie jest mój cukier, pani Marzenko, pani sobie go weźmie na swoją kawkę. Proszę bardzo, flat white, musi być biała kawa, bo inaczej to by mi nie podeszło, Marzenka na czarno. Bardzo dobra jest. Ale ja mam w sensie kawy, ja lubię bardzo aromatyczną kawę, ale nie lubię mocnej kawy, bo jak jest taka siekierka, jak się to mówi, to ja mam potem wrażenie, że puknę. Wiesz, tak dziwnie się czuję. No bo czuję. To właśnie też mówili o tym, tu chodzi o mleko. Myślisz, a czemu tu mam tyle mleka i nie puchnę? No ja bym się nie zgodził z tym, że to z mleka, bo tu bym też musiał się dziwnie po tym czuć, a jak wypiję mocno, to tak się czuję. No ale kiedy się... Jak za mocno kawę wypiję, nie że mi ciśnienie albo coś rośnie, bo mierzyłem ile razy, ale nie lubię jakoś tak, nie podchodzi mi to. No taka moja teoria, dobra. Naprawdę dziwaczna. Bierzemy się za kawkę, bardzo pyszna, apetyczna, także smacznego, do tego padnie lodzik. Marzenka, widzicie, już odsunęła tutaj, żeby wiecie... Nie, za odsunąłeś. Trzeba zabezpieczyć... A jakie masz smaki? Nic czołowego. Nie, właśnie, tu nie ma Malagi od dłuższego czasu. Tu jest bakalia i biała czekolada dzisiaj wziąłem. Smakowałem kiedyś jeszcze chałupa tu, ale też nie mam Malagi, też nie ma, no po prostu tu nic nie ma, nie? To znaczy, że już się sprzedały. Tu już te zakupy kiełki, poczynione. Mam ogórek, mam rzodkiewkę, pomidorki, szczypiorek. A jeszcze szponka. To właśnie nie ma, może nie być, wiesz co, może być tylko ten, jak się to nazywa? Nie, może być tylko rukola, wiesz? No to weźmiemy rukolę. No ale powinna być. Chociaż może nie... Szpinak tylko. Jarmuż. I takie są te... No, liście. To młode liście, to są ale też czekaj, spoko. Ale jest rukola obok? Nie, to młode liście to są takie. To jest roszponka. No widzisz. Zasada numer jeden z tyłu. Do kiedy to jest ważne? 5 listopada. A dzisiaj jest trzeci, to spoko. Trzeci, czwarty, piąty, już tego nie będzie wspomnienia. No, także jeszcze tylko łosoś trzeba kupić. Jajka, masło. A tam który? Pierwszy. Co? Nie,
piąty. No to samo. Ale zapakowane pierwszego piątka. To jeszcze tylko łosoś, masło, jajka. I dzisiaj, słuchajcie, nagrywamy przepis na pyszny domowy sos holenderski. Ja wiem, że można oczywiście gotowca kupić w sklepie, no jak ktoś chce to kupi. Natomiast my zrobimy, nagramy. I do tego propozycja podania, czyli właśnie taka kanapka, akurat wersja z łososiem. No może można zrobić coś innym. Na przykład salami pikanty, bardzo dobre też małżonka miała. Do tego jajko w koszulce albo sadzone, jak kto lubi. Myślę, że będzie idealne połączenie. Dobra. To patrzę, gdzie tu jest łosoś. Ale korzystając z okazji, jeszcze kupię moją ulubioną buratę. Oczywiście zanurkuję z tyłu. Do kiedy ważna? Do 7. No to spoko. Jedną wezmę, więcej nie, może wpadnie kiedyś teraz na kolację albo śniadanie. No i łosoś. Powiem wam, nie widzę łososia. Nie wiem, czy on tu jest, może tu gdzieś będzie. Sery, kiełbasy. A łososia nie ma. Także idziemy szukać. No. Jest i on. Łosoś atlantycki, dobra. Do koszyka. Masło już też wziąłem, no to jeszcze jajka. I wszystko mamy kupione na przepis. Dobra, idę. Proszę bardzo, jajka w całości, można się pytać, czy wziąłem. Wiesz co, teraz taka promocja, że dwa opakowania jak kupisz, to 66% taniej. To wziąć? No tak, my musimy wziąć. Z wolnego wybiegu. Jajka. Od kurek szczęśliwych, jak się to mówi. Dobra, sprawdzimy, co tu za jaką wersję mamy. Czy nie są jakieś, wiecie, pęknięte albo coś, ten deseń. O, tak jak tu na przykład widzicie. Mogą być, ale wszystkie w całości wyglądają. Ważne do 21, więc spoko. Dobrze, cytynka jeszcze. Oj, oj, oj. Dobra, to jest zrobione. Wszystko ogarnięte, że się tak wyrażę. A ja, słuchajcie, że chciałem nawiązać do jednej rzeczy, mianowicie do wczorajszego tematu, ponieważ czytałem wczoraj wiadomości. I to chyba było, że tak powiem, zainteresowany. Rolnik się napisał, że właśnie społeczeństwo zapomina też o rolnikach, bo rolnicy nie mają kompletnie nic, ani świąt, ani niedziel. Wiecie, pole czy trzoda to wymaga stałej obsługi. I właśnie też napisał, że jak w Wigilię wszyscy zasiadają do stołu, no to oni też na przykład jeszcze muszą coś tam zrobić, wiecie, przy swojej zwierzynie czy coś, wiadomo, w polu wtedy się nie robi. Natomiast, no, a wszyscy jemy potem to, nie? No tak jeszcze powiecie w nawiązaniu, bo ja też o wielu zawodach, że tak powiem, zapomniałem, no nie zwróciłem na nie uwagi, bo człowiek nie zwraca na to uwagi, natomiast jak widać jest mnóstwo zawodów, które pracują świątek, piątek i niedziela, bez, że tak powiem, wyjątku. A tu proszę, rozpadało się tak jak zapowiadali, chociaż to są ewidentnie przeloty, nie? Co jakiś czas pada, co jakiś czas przestaje. No chociaż teraz to niebo jest takie zaciągnięte bardziej. No ale... takie zupełnie inne jest. No ale co zrobić, nie? Taka pora roku. Zresztą wiecie, no deszcz też się przyda. W sumie w ciągu roku teraz było mało opadów. Jakby tak to wszystko zsumować, no to rolnicy, no, myślę, tak, się cieszą akurat. I poziom wód ogólnie jest zaniżony. Dokładnie, zarówno tych powierzchniowych, jak i gruntowych. Ale to też ze względu na to, że zimą nie było śniegu, nie? No było mało śniegu, to racja. Spadało się niemiłosiernie. Ja jeszcze teraz idę do babci Basi z rogalikami, które wczoraj piekliśmy. Tak do kawki. Dostanie na spróbowanie, o, że się tak wyrażę. A potem Marzenka się też gdzieś tam poszła do sklepu, czy coś, czy do apteki, nie wiem. I potem jedziemy już do domu. Ale brzydko się zrobiło. Dzisiaj na obiad halibut, już się pięknie smaży, kartofelki się gotują, także takie cuda. Ale wyjątkowo wcześniej. Tak, wyjątkowo wcześniej. Michaśka dzisiaj idzie na, znaczy czemu ja mówię, idzie na cyrk, idzie do cyrku. To już drugi raz mówię, idzie na... Ja wam pokażę ten chleb, słuchajcie, który kupiliśmy. Uwaga, uwaga. Zapakowany. Jak to mówią, trzeba sobie tu radzić. Poczekaj, ci pomogę przecież. Proszę, no wygląda pięknie, nie? Dawaj go przykrojmy. Z oliwkami, z orzechami. No jestem ciekaw, jak się smakował. Tak, dupkę trzeba zjeść, nie? Tak, dupka to podstawa. Chociaż u mnie się w domu na to piętki mówiło, nie dupki. Tak? Uuu. No, jest. Ładny. Ale wilgotny. A jak pachnie? No pięknie. Matko, słuchaj. Dobra, dobra, już wiem, co ci wydać. Jeszcze, słuchajcie, kupiłem takie trzy ciasteczka.
To są takie kruche, dwa cytrynowe i jedno czekoladowe, bardzo dobre. To jest tej gruzińskiej piekarni, czy jak się tam zwie. Już mieliśmy to, myśmy to kiedyś, bardzo dobrze wchodziło. A ja, słuchajcie, teraz muszę ten chleb spróbować, co psła. Jeju, tak jest najlepszy. Ja to suchy chleb. Musisz to mleko. Świeży. Jak kiedyś chleb smakował, wiesz, taki kruchy, krupki, krupiący z krucha. Ale to jest oliwki i? Orzechy. Ale w ogóle nie czuję orzechów. A ja oliwek. Nie, oliwek delikatnie poczułem. Mm. Bardzo dobry. No, także pakujemy go w papier, bo wtedy nie będzie tak się suszył. Będzie na kolację. Będzie pyszny na kolację, na śniadanie, do buraty, o. Marzenka już tu się uśmiecha, zadowolona, szczęśliwa, że może sobie coś pogotować. Ja wam coś pokażę, zobaczcie sobie tu. Chałeczka, tam są te rogaliczki, tu jest babeczka, no bo może goście ci się pojawią. No ty. A jak nie, to jutro weźmiemy w gości. Kawa musi być. Kawa być musi, a tu proszę bardzo, będzie się robił sos holenderski. Tak, tak. Właśnie, jeszcze masełko. Masełko to podstawa. Masełko, tak, da, masełko, tylko margaryna. Nie, masło. A ja wam pokażę George'a, bo on tu siedzi i obserwacje prowadzi, bo coś mu nie pasuje. Dlaczego, George'uś? Nie wiem, ma jakąś fazę dzisiaj. Dobra. Wierzy. No, także tu bierzemy się za robotę. Przepis nagrywamy, jutro się pojawi, także... Także efekty zobaczycie, jak będzie, że tak powiem, wszystko zrobione. Dobra, ja teraz jeszcze tu może kilka rzeczy zrobić, zamontować mikrofonik i nagrywamy. A wiecie, teraz byście nie chcieli widzieć Marzeny. Po prostu położyła się przy George'u. Ale on... Gdzie on jest? Uciekł. A on zrobił bitaka. Uciekł, o tu jest królik. George, George'owski. Robi się, Marzenka ubija akurat jajeczka. Żółtka. Żółtka, przepraszam. Sami zwróciłem na to uwagę, a teraz gadam do jajka. Także tu jest trochę hałasu, no ale co zrobić, nie? Tak to jest. Ale bardzo wygodny jest ten blender, bo jest bezprzewodowy. I to jest niesamowicie, powiem wam, praktyczne. Do tej pory używaliśmy tego, no, na kablu, nie? I to trzeba było się gimnastykować nieco, a tu proszę. Myk, myk, myk i się robi. Ja muszę to wam nagrać, bo powiem wam, Marzenka... Marzena nagrywa na vloga i ja mówię, nie no, chwila, bo ja to za chwilę całe zjem. No wyszło, powiem wam, rewelacyjnie. Jak pamiętacie, ta pierwsza wersja tego sosu wyszła taka rzadka. Bardzo lejąca. No lejąca, a ta jest gęsta jak po prostu... Majonez. I słuchajcie, ja czytałam, ale jakie to jest pyszne. Że to ma mieć konsystencję majonezu. Tak. No i tak pisali też Marzenką. A ja znowu, no... To znaczy, bo my jesteśmy nauczeni do tego, że wszędzie, gdzie był podawany, był taki lejący. No i na przykład jak masz sos holenderski ze szparagami, no to tym nie polejesz. Chyba, że tak posmarujesz sobie, nie? Pomaciasz. Ale ja myślę, że tę konsystencję też można sobie regulować. Tak, ja uważam, że można regulować żółtkami, powiem wam. I tu już wam mogę zdradzić, jak będziecie ubijać żółtka na parze, to im dłużej będziecie je ubijać, tym on będzie gęściejszy. Tak, na pewno. I wtedy wam wyjdzie majonez... Taki majonezowy, a jeżeli będziecie chcieli bardziej rzadki, taki wiecie, konsystencja... No, prawie... Także będziecie mogli sobie wypróbować, przepis macie już nie jutro. Będzie jutro, no. Będzie dostępny, także... I tak jak mówię, nie zrażajcie się, bo mnie za pierwszym razem nie wyszło, zważyły mi się żółtka, bo nie miałam jeszcze tego wyczucia, po raz pierwszy robiłam ten sos i no faktycznie może się zdarzyć, a tu proszę, jaki piękny wyszedł. A to już jest, słuchajcie, ten dzisiejszy sos to jest trzecia wersja, trzecie podejście. No ale dwa ci wyszły. Tylko pierwszy ci... Nie, pierwszy mi nie wyszło, dwa mi wyszły. No. Pierwszy był, drugi był rzadszy, a trzeci jest tak, jak powinien być. Taki, no niby taki, jak powinien być, ale nie uważam cię za specjalistę w tym. Bardziej może... Leczo by mi wyszło, że tak powiem, i mogłabym być pewniejsza. No ale Marza była tak napalona jak szczerbaty na suchary. Naprawdę, byłam tak napalona, a dzisiaj już, no mówię, ale wyszło. Także zajadamy smacznego, a jutro przepis wpada. Grany, a jeszcze idę do paczkomatu odebrać przesyłeczkę. Bo przyszło tu, słuchajcie, nie tyle kluczyk, co opakowanie do kluczyka samochodowego, bo dziadkowi Jankowi się rozleciało to wszystko, opakowanie całe, wiecie to. Aby to być opakowanie, no. No, ta budowa. I trzeba było kupić nowy, jak był w serwisie, no to tam nie robią czegoś takiego, żeby wymienić sam plastik, tylko trzeba sobie kluczy kupić, koszt 800 zł. Takiego kluczyka, plus jeszcze koszt kodowania.
No a jak się kupiło w internetach samo opakowanie, to koszt przesyłką 20. Stół przygotowany na gości czeka. Znaczy jeszcze trzeba, wiecie, poogarniać te komputery, ale to już... będę kryła, ale to już później. No, a to jest, słuchajcie, ten kluczyk. Znaczy, to nie jest kluczyk, to jest oprawa. Ja nie wiem, czy to będzie pasowało i czy jest to to. Tak wygląda, nie? No, wygląda bardzo podobnie. No, ale nawet gdyby to tam dwie dychy, no to... Ale to jest chyba to... Tak, tu jakaś śrubka jest, tu jest... Znaczy, klucza nie będzie, nie? To będzie wszystko wymienione. Mhm, no chociaż bardzo podobnie wygląda. Chociaż tu może nawet iść sobie, wiesz, dorobić klucz z tego tak? swojego. Ale można go przepiąć, myślę. No pewnie, bo zobacz, nie, to tutaj i wtedy tak. No bo to jest puste opakowanie, nie? Trzeba tu wszystko włożyć. Mm. Całe te wnętrzności. No to jak kiedyś się spotkamy z tatą, to... No. I słuchajcie, dwie dychy z przesyłką, 800 zł. No. A auto jest chyba, no nie wiem. Nie, auto już jest wiekowe troszeczkę, także szkoda inwestować, klucz byłby, nie? inwestycją. No. A tu proszę, ja wam powiem teraz tak, patrzę, mówię, co tu taka szpara? Przecież on nie ma takiej szpary w oryginale. O, popatrzcie na to. Nawet nie miałem pojęcia, ale nie wiem, co dokładnie chodzi. No nie wiem tego, o, widzicie? Tak się to rozjeżdża i tu jest ten cała elektronika, a tu jest dokładany klucz, więc tak naprawdę może sobie nawet nie trzeba tego przekładać, nic, tylko przełożyć. No, także takie cudo. Mam nadzieję, że to się da zrobić, nie? No, super, dobra. To idzie do schowania, a tu się mi gotuje woda do moich zatok. Wiecie, bo teraz płuczę zatoki raz dziennie i powiem wam, że jest dużo lepiej niż było. Marzenka oczywiście mi tu narzeka, że to mi zaszkodzi, a ja wam powiem, że kiedyś miałem wrażenie, że mi to zaszkodziło, ale to już kupę lat temu, a teraz mam wrażenie, że to mi pomaga takie płukanie. Co prawda płuczę przez 2 tygodnie i potem już jest przerwy, tak jakieś pół roku, no i spokojnie. Także to będzie potem robione. Dobra, tu sobie wsypiemy, ale ta, zobacz w ogóle jak... Jak ona jest bogata. To jest chyba, bo ja się zastanawiam, co to te czerwone, ale to jest pieprz chyba. Tak, to jest pieprz, to jest herbata zimowa. Czarna herbata, no i tutaj jakieś, wiesz, korzenie. Ale pachnie. No. Dużo, wiesz co to jest? Tu jest też potłuczony ten, cynamon na pewno. I na pewno anyżel. No to ciekawe, to dzisiaj ty robisz herbatkę. No ciekawe, co będzie. Nie. Ja się napiję. Dziewczyny może też napiją, tak. Bo u nas Tosia, dlatego wiecie, taka imprezka się tu szykuje. A może chcesz coś z tym? Chociaż one jak widać tego nie jedzą. Marzenka przygotowała? A może, nie, bo to co jest? Nie, ja chcę tą zimową, ja takich nie piję innych. To jest mięta. Ale ja wam powiem, najlepsza herbata jaka jest, ja muszę sobie w ogóle kupić, bo mi się kończy. To jest ta. No nie ma lepszej zimowej herbaty. Ale nie, to ja sobie tam Earl Grey i w ogóle, to są, tak jak już mówiłem wiele razy. Dobra, a mi została aż... Jeszcze coś odkryłam. Przyprawa do herby tatrzańska i to z Zakopanego przywiezione. Grzanego. No, o, te daje. Są bardzo dobre, powiem wam. Pycha. Ale zobaczcie, jak to widać, jakie one mają tam korzonki. Przyprawa żurawinowelowe to jest. Patrzcie, w ogóle widzicie, to jest, nie jest to ten. Morwa. Morwa. Morwa biała. To zobaczcie, jaka to jest herbata, tutaj nie ma miału, tu jest po prostu konkretny jak ona korzeń. Pachnie, jeszcze jedna jakaś była. Nie, nie ma już. Nie? Tylko te nie. dwie? A może... Nie, jeszcze coś było. Nie ma. Chyba 3 słoiki były. No ale nie wiem, chyba że Marzenka coś wymieszała. Jasne, a ta jest pomarańczowa z góralską nutą. Ale jeszcze była zimowa. To słuchajcie, chyba wypiłeś, ja wam mówię, wiesz? Że było, bo wiecie, ja to wiem, że było. Tylko, że tu jest Marzena tyle tego. Wypiła i teraz Marek ma deprechę. Nie. No wypiła to dobrze. Ale... No troszeczkę tam już jest... A, jeszcze wam coś pokażę. Starczy? No, chyba za dużo. Co siekierka ty? Będzie. Nie, ty się tam będziesz topiła. Popatrzcie, tu jeszcze mamy tak. To jest ta dzika róża. Płatki, bardzo dobra. Ale ona to też ma hibiskus. Trochę. No wiem, z tamtego roku. Jest to dobre jeszcze? A co się z tym stanie? Robale tego nie zjedzą raczej. Nie wiem. A tu słuchajcie, hibiskus jak się nie mylę. To o jest takie... matko, jak to pachnie. Jak taka róża w pączkach. No, pycha. Dać tu? Nie, bo zepsujesz smak. Bo jest za intensywna. No nie? To jest taka świąteczna, to jest taka różana. Także widzicie, u nas są takie różne cudawianki, to potem leży. Ale to jest tak jak z moimi butami. Ja słuchajcie, mam taką fazę, to w ciągu roku potrafię kupić na przykład 10 par butów. One potem leżą, a za 2 lata wynajduję, mówię, jakie fajne buty, wygodne. Tak samo z tymi herbatami widzę. Jedynie ta jakoś tak schodzi wyjątkowo szybko i dobrze. Chociaż nie,
całe wakacje leżała, nie? No bo kto pije zimową wakację? Dziewczyny, proszę bardzo, pieką z naszego przepisu, mogę powiedzieć co? Tak. Co? Nie. Nie, dobra, coś nie. Pieką z naszego przepisu. Biszkop na razie. No dobra, to już wszystko jasne, biszkop pieką. Ale to może na kilka przepisów. A może, tu jest, słuchajcie, przygotowane wszystko, mąka, cukier i tak dalej, kamera, bo Michaśka też nagrywa. A ja proszę bardzo, ja nie wiem, kto to nie jest moje, słuchajcie, żeby nie było, ja takich rzeczy nie lubię. I tu proszę bardzo zmontowany przepis na pyszny, domowy sos holenderski, po prostu prima sort wyszedł. A mogę go zobaczyć? Oczywiście, Marzenka za chwilę będzie, wiecie, sprawdza, bo to jest główny, nadworny zatwierdzacz. Herbatka już zimowa, ja sobie dopiero zrobię. Nie, to nie jest zimowa. To jest zielona chyba z jaśminem. Ale słuchajcie, dziewczyna spoczęstowała z zupką jakąś. Jakie ostre. Fest ostra. One specjalnie ja mam już powiększone usta po prostu, chociaż nie botoksu nie wstrzyknąłem sobie. No, także Marzynka ogląda, robimy się, my się z wami żegnamy, miłego wieczoru, dobrej nocy i widzimy się już jutro.